Dzień dobry. Dzisiejszy tekst znowu jest takim tekstem, który można zinterpretować, jakby wziąć jako pewną inspirację również przez ludzi, którzy z Jezusem nie mają nic wspólnego, z ludźmi niewierzącymi, i po prostu zobaczyć ten tekst w kluczu takiego problemu, takiej kwestii w naszych rozmowach, którą można by nazwać upartością. Ta rozmowa między faryzeuszami a Jezusem tak naprawdę nie jest rozmową na tematy teologiczne. Ona jest rozmową ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, żeby go na czymś złapać. I to są takie rozmowy, w których, zobaczcie, brniemy w jakiś temat i to niekoniecznie związane z wiarą. To może być polityka, to może być ekonomia, to mogą być jakieś bieżące wiadomości, wydarzenia. To mogą być jakieś kwestie, nie wiem, czytamy jakąś historię, na przykład jakiegoś morderstwa, czy jakiegoś zła, które wyrządził człowiek, czytamy w internecie i potem o tym rozmawiamy, za bardzo nie mając do końca wszystkich argumentów, nie znając całej historii, ale zaczynamy rozmawiać i w pewnym momencie czujemy, że tak naprawdę nie mamy argumentów, ale brniemy, bo trzeba udowodnić tej drugiej stronie, z którą dyskutujemy, że mam rację. I tu chodzi o to, żeby zobaczyć na kanwie tej dziwnej konfrontacji między Jezusem a tymi sadyceuszami, że trudno jest się przyznać człowiekowi do tego, mówię też o sobie, że w pewnym momencie rozmowy, która może nawet się zaczęła całkiem niewinnie, całkiem okej, ja zaczynam brnąć tylko dlatego, żeby brnąć, żeby wyjść jakoś z twarzą. Tak naprawdę chodzi mi wcale nie o prawdę, tylko chodzi o to, żeby właśnie brnąć, żeby udowodnić drugiej stronie, że nie ma racji, że jest głupia, że się myli i że moje racje są lepsze. Myślę, że ten tekst dzisiejszej Ewangelii może być takim pytaniem konfrontacyjnym mnie samego. Czy ja potrafię się przyznać najpierw przed sobą, w perspektywie też przed drugim człowiekiem, szczególnie tym, z którym rozmawiam, do tego, że nie mam argumentów, że głupio brnę, że cała moja argumentacja, jeśli się pojawia, to tylko dlatego, że chcę udowodnić temu drugiemu, że nic nie znaczy, albo za wszelką cenę obronić swoich jakichś głupich racji, a poszedłem już tak daleko, że jest mi głupio się wycofać. I to może być odczytywane jakby w kontekście takiej jednej konkretnej rozmowy, konkretnego spotkania, ale to może też być odczytywane w takim kontekście bardzo szerokim, to znaczy, że nie wiem, na przykład, jeśli mówimy o poglądach politycznych, to czasami ludzie potrafią takich rozmów bezsensownych, które mają tak naprawdę na celu tylko i wyłącznie obwieszczenie swojego manifestu, ale nie posłuchanie drugiej strony, przeprowadzić bardzo dużo, albo całymi latami wręcz. I to są takie rozmowy, które sprawiają, że wiele osób może czuć dyskomfort, no bo na przykład, jeżeli ktoś jest, nie wiem, z autorytetem, z jakąś funkcją, z jakiegoś piedestału i wygłasza swoje manifestacje, na przykład polityczne, albo na temat jakichś takich, nie wiem, gospodarcze, ekonomiczne, jakieś opinie o tym, co się dzieje w społeczeństwie, to czasami słuchacze, słuchacze, ale jakby ci interlekutorzy, tak, czyli rozmówcy, nie mają odwagi do tego, żeby przerwać, więc słuchają. Bardzo często bardzo wkurzeni, bardzo też w jakiś sposób tacy przytłoczeni, tylko dlatego słuchają, no bo ten ktoś ma autorytet, ale tak naprawdę on nie ma żadnej racji. I myślę, że warto sobie tę Ewangelię dzisiaj przeczytać i wziąć jako taką inspirację do takiego właśnie pytania konfrontacyjnego mnie, czy mi się czasami zdarza zadać sobie najpierw to pytanie, a potem na nie publicznie odpowiedzieć, publicznie w sensie mojej decyzji, że no nie mam racji, że muszę się z czegoś wycofać, że nie mam argumentów, że nie jestem omnibusem, nie znam się na wszystkim, a czasami próbuję takiego udawać i robię to w sposób głupi, no bo właśnie nie używam argumentów logicznych, merytorycznych, tylko po prostu emocjonalne, no i brnę.
I myślę, że warto tak tę Ewangelię przeczytać, bo Jezus nas uczy życia nie tylko w kwestiach naszego wąsko rozumianego życia duchowego, ale On nas uczy w ogóle naszych relacji z innymi ludźmi, więc myślę, że taka Ewangelia może być naprawdę bardzo cenna w tym sensie, że właśnie najpierw trzeba słuchać, nie wygłaszać swoich mów, tyrad, mówienia tego, co myślę, za wszelką cenę wszyscy muszą się ze mną zgodzić i tak dalej, bo to do niczego nie prowadzi. To prowadzi do takiej sytuacji, w której znaleźli ci rozmówcy Jezusa dzisiejsi, którzy przyszli tak naprawdę, żeby go złapać na jakimś słowie, Jezus im pokazuje ich głupotę. No i Jezus to czasami jednak robi, pokazując swoim rozmówcom głupotę, ich myślenia, braku logiki i tak dalej, ale to nie jest fajne uczucie. Myślę, że Jezus to mógł robić, bo trudno go posądzić o złośliwość, trudno go posądzić o złe intencje. My to też robimy, ale myślę, że z nami jest o wiele trudniej, w tym sensie, że trudniej nam zachować taki dystans, zachować nam brak złych motywacji, intencji i dlatego bardzo często wtedy ranimy drugiego człowieka, a nie szukamy prawdy. I odwracamy rolę tak naprawdę, wtedy próbujemy się jakoś pomścić, zemścić i pokazać, kto tu jest tak naprawdę mądry. Więc tak naprawdę wszystko to prowadzi do ślepej uliczki, więc warto sobie zadawać to pytanie, na ile rzeczywiście jestem człowiekiem pokornym, nie bójmy się tego słowa, który potrafi powiedzieć, nie znam się na pewnych tematach, nie mam argumentów, ktoś jest ode mnie mądrzejszy, ktoś ma większą wiedzę, ktoś ma większy ogląd i myślę, że to nam szczególnie w internecie się przydać może, że żeby umieć też w trakcie rozmowy, nawet jeśli ją zaczynamy z takiej pozycji, że ja mam rację i że wiem lepiej, wycofać się czasami z pewnych poglądów, zmienić te poglądy, bo ktoś nagle mi pokazuje fakty, wiedzę, jakąś merytorykę i tak naprawdę, właśnie, jemu nie chodzi tak naprawdę o rację, tylko pokazuje prawdę, to znaczy, że jest jakaś obiektywna prawda, którą mi pokazuje, a ja mogę zawsze się wycofać i po prostu ją przyjąć. I wtedy się uczę. I wtedy to jest fajne spotkanie, chociaż trudne. A mogę być dalej takim upartym osłem, który będzie twierdził, że ma rację, tylko dlatego, że tak sobie założył. Moje założenie wcale nie jest prawdą. Może być prawdą, ale nie musi nią być. Więc ta Ewangelia może nam uczyć, może nas uczyć takiego dobrego bycia z ludźmi. Myślę, że taką dobrą zasadą zawsze jest to, że najpierw słucham, a jeśli zaczynam rozmowę, to bardziej od pytania, od takiej otwartości na szukanie prawdy niż podstępem. Można pytać też oczywiście z podstępem, co jest już od samego początku Biblii, czyli od tego pytania diabła, który mówi, czy prawdą jest, że Bóg powiedział. Nie? Bardzo otwarte pytanie, wydaje się bardzo racjonalne, ale tak naprawdę już z podstępem. I to pytanie robi furorę przez wszystkie wieki istnienia ludzkości. Można tak zadawać pytania, że człowiek, który słyszy to pytanie, traci grunt pod nogami, przestaje myśleć racjonalnie, zaczyna się zachowywać emocjonalnie i to prowadzi do zła. A temu, kto zadał to pytanie, wydaje się, że zwyciężył, a tak naprawdę przegrał, bo przegrał jakąś część swojego człowieczeństwa. Dobrej soboty. Do widzenia.